Siemanko, witam was w drugim odcinku Imperializm Polskich Lig. Widzimy, no mapka się już troszeczkę zmieniła. Widzimy, że już niektóre kluby zniknęły, niektóre się mocno powiększyły. No i mam nadzieję, że pierwszy odcinek wam się spodobał. Oczywiście zapraszam na Instagrama, dla tych, co jeszcze mnie tam nie śledzą. Daję tam fajne smaczki na story, czasami jak montuję, czasami gdzie jestem, takie, jeśli chcecie troszeczkę mnie śledzić, to możecie tam wpaść. Zapraszam też na Discorda, jeśli chcecie z innymi sobie porozmawiać o seriach, czy ze mną nawet pogadać. Często tam jestem aktywny, po prostu na czacie piszę z wszystkimi, bo ci, co tam są, to są po prostu najwierniejsi, więc im tam odpowiadamy najczęściej. I co, oczywiście przypominam też o subskrypcji i łapce w górę, jeśli ta seria się podoba. No i bez względu na gadanie, myślę, że możemy już przejść do pierwszej walki w tym odcinku. No jako pierwszy na kole wylosowana jest Chojniczanka. Chojnice atakują w prawy, dolny róg. No i to jest dość nietypowy atak, bo atakują na województwo kujawsko-pomorskie, a tam nie ma żadnej drużyny, więc po prostu przyjmują sobie ten teren bez walki. No i fajnie się powiększyli na sam start tego odcinka, nawet nie musieli z nikim walczyć o ten teren. Następnie na kole wylosowana jest Warta Poznań, która atakuje w prawą, troszeczkę górną stronę. No i atakują na Lech Poznań. No i zobaczmy teraz obydwie drużyny. No, mimo wszystko Lech Poznań ma lepszy skład. No i na szczęście wygrywa to spotkanie 2-1, więc przejmuje sobie ten teren i zyskuje zawodnika, którym jest Iwanow. Następnie wylosowany jest Ruch Chorzów, który atakuje w górną prawą stronę. No i to jest atak na Raków Częstochowa, czyli naprawdę jeden z najlepszych klubów tak naprawdę w tej naszej mapie, w tym naszym imperializm. Widzimy obydwa składy, no Raków jest naprawdę silne. No i wygrywają to spotkanie 4-3, więc było naprawdę blisko, a Ruch Chorzów by tutaj zaskoczył. Ale jednak to Raków wygrywa to spotkanie, no i przyjmuje teren Ruchu. No i zyskuje zawodnika, którym jest Wójtkowicz. Następnie wylosowana jest Wisła Płock, która atakuje w dolną prawą część. No i atakują na Znicz Pruszków, więc no ciężki rywal, bo widzimy, że oni już wygrali z Legią i mają naprawdę duży teren. Widzimy teraz obydwa składy. No i to Znicz Pruszków wygrywa 2-1, więc kontynuuje swoją niesamowitą pasę, przejmuje ten teren. No i fajnie się powiększa po raz kolejny i zyskuje zawodnika, którym jest Wolski. Następnie wylosowana jest Resowia. Widzimy, atakują w lewy górny róg. No i atakują na Termalikę, więc no ciężki rywal, myślę. Widzimy teraz obydwa składy, no dosyć wyrównane, ale to Termalika wygrywa 2-0 to spotkanie, więc zdominowała przeciwnika. Przyjmuje nawet fajny teren, możemy teraz to zobaczyć. No i zyskuje też sporo zawodników, takich jak Małecki, Domański, Eisenchart oraz Adamek. Następnie wylosem na kole jest Podbeskidzie Bielsko-Biała, atakują w prawą stronę. No to jest atak na Wieczyste Kraków, widzimy teraz obydwa składy, no Wieczysta ma o wiele słabszą drużynę. No i to widać niestety, bo przegrywają 2-0, no i widzimy, że teraz Podbeskidzie bierze sobie teren Wieczysty. No i zyskuje zawodnika, którym jest Peszko, no szkoda, bo liczy na tą Wieczystę, że jednak dadzą radę wygrać chociaż kilka spotkań. Następnie na kole wylosowana jest Chojniczanka Chojnice, czyli już drugi raz w tym odcinku. Tym razem atakują w dół. No i to jest atak na Lech Poznań, czyli bardzo ciężki przeciwnik. Widzimy te obydwa składy, no i Lech ma o wiele lepszą drużynę. No i to widać, wygrywają 2-0 to spotkanie, więc no Chojniczanka bez większych szans. No i Lech przejmuje sobie teren i to bardzo fajny teren, bo powiększają swój teren tak naprawdę dwukrotnie. Zyskują zawodnika, którym jest Jakubowski. Następnie wylosowany na kole jest Lechia Gdańsk, która atakuje w lewy, dolny róg. No i oni atakują na Pogoń Szczecin. Widzimy obydwa składy, no ciężki rywal dla Lechii Gdańsk. No i niestety, ale przegrywają w karnych, bo mecz się zakończył wynikiem 2-2. No i Pogoń wygrywa to spotkanie 4-3 w karnych. Więc przejmuje ten teren, no i Pogoń mocno w tą prawą stronę idzie, mocno się tam powiększa. No i zyskuje zawodnika, którym jest Zwoliński. Kolejny na kole wylosowany jest Jagiellonia Białystok, która atakuje w lewą dolną stronę. No i to jest atak na Znicz Pruszków, czyli dwie drużyny, które jak na razie naprawdę dobrze sobie radzą i wygrali dużo spotkań. Widzimy obydwa składy, no mimo wszystko jest dosyć wyrównane to spotkanie. No i widzimy, że rozstrzygnęło ono się w karnych. Mecz zakończył się wynikiem 2-2, no ale to Jagiellonia wygrała 4-3 to spotkanie, no i zyskują teren i to bardzo duży teren. Widzimy, że Jagiellonia już ma naprawdę ogromne terytorium. No i zyskuje dużo zawodników. Między innymi są to tacy zawodnicy jak Josue, Polski, Pirlej oraz Sadowski.
Następnie wylosowana jest pod Beskidzie bielsko-biała, dosyć często oni są losowani, mam wrażenie. Tym razem atakują w prawą, dolną stronę. No to jest atak na Wisłę Kraków. Widzimy obydwa składy, no wyrównane szanse. No ale to pod Beskidzie wygrywa 2-1 ten mecz, więc powiększa się po raz kolejny, już zyskuje naprawdę fajny teren. No i zyskuje dwóch zawodników, z nimi Dawid Junca oraz Atanasow. Następnie na kole wylosowana jest Sandecja, Nowy Sącz. Widzimy, że atakują w górę. No i to jest atak na Hutnik Kraków. Widzimy teraz obydwa składy, obydwu drużyn. No Hutnik, który to jest ostatni reprezentant Krakowa w naszym imperializm. No ale on też odpada. Sandecja wygrywa 1-0 to spotkanie. Przyjmuje ten teren. No i już nie ma żadnego reprezentanta Krakowa w naszej serii. No i Sandecja wygrywa dwóch zawodników. Są nimi Koi oraz Wilk. Ja wam tylko przypomnę, że jeśli ta seria się podoba i chcecie więcej serii z Imperializm na moim kanale, no to zapraszam was oczywiście do lajka, żeby pokazać mi, że to wam się podoba, i do subskrypcji, żeby nie przegapić właśnie przyszłych serii z Imperializm po prostu, bo jeszcze mamy dużo do zrobienia. Myślę, że na przykład wszystkie top 5 lig, mamy tu jeszcze Francję, Hiszpanię, Anglię, naprawdę jest dużo rzeczy do zrobienia, więc naprawdę liczę na was, że zostawicie tutaj dużo lajków i dużo subskrypcji, żeby mnie zmotywować, żeby robić następny imperializm, bo jednak mimo wszystko przy tym jest naprawdę bardzo dużo roboty. No a teraz lecimy dalej z tym odcinkiem. Następnie wylosowane jest Zagłębie Lublin, które atakuje w lewą stronę. No i to jest atak na Górnik Polkowice. Widzimy teraz obydwa składy. No, myślę, że Zagłębie Lublin powinno to wygrać, ale widzimy, że było im ciężko, bo mecz zakończył się wynikiem 1-1, no i wygrali dopiero w karnych 5-4, więc mimo wszystko wygrywają to spotkanie, przejmują tereny, no i widzimy, że zyskują też zawodnika, którym jest Kuźma. Następnie na kole wylosowany jest Śląsk Wrocław, który atakuje w lewą, troszeczkę górną stronę. No to jest atak na Miedź Legnicę. Widzimy obydwa składy, no wyrównane nawet te szanse. No i ten mecz kończy się remisem 1-1 i Miedź Legnica wygrywa 5-4 w karnych, więc przejmuje ten teren, nawet spory, no i zyskuje zawodnika, którym jest Schwarz. Następnie na kole wylosowane są GKS Tychy, dawno ich nie mieliśmy, oni atakują w prawą górną stronę, no i atakują na Podbeskidzie, na drużynę, która naprawdę dużo wygrywała ostatnio. Widzimy obydwa składy, no i zobaczymy, kto to wygra. No i GKS Tychy wygrywają aż 2-0 to spotkanie, wow, no duża wygrana. No i zyskują niesamowicie duży teren, no bo powiększają się, myślę, że 2-3 razy może. No i zyskują też bardzo dużo zawodników. Są to tacy zawodnicy jak Dawid Junca, Otanasow, Biliński, Dziękowski oraz Peszko. Następnie wylosowana jest GKS Katowice, atakują w prawą górną stronę. No i to jest atak na Raków, widzimy obydwa składy, no Raków ma o wiele lepszą drużynę. No i wygrywa to spotkanie z trudem, ale dali radę, bo tylko 3-2 wygrali. No i zyskują kolejny teren, może nie jest duży, ale ważny. No i zyskują też zawodnika, którym jest Roginić. Następnie na kole wylosowany jest Raków Częstochowa, czyli dopiero co grali, a znów są teraz wylosowani. No i będą atakować na prawą, dolną część. No i to jest atak na GKS Tychy. Widzimy obydwa składy, no GKS Tychy ostatnio się fajnie powiększył, teraz ma naprawdę prawdziwego giganta przed sobą, ale dają radę wygrać z nimi, wygrywają 3-2 to spotkanie, niesamowite, zyskują ogromny teren, no i szczególnie zyskują też ogromne ulepszenia, bo dochodzi teraz do nich Iwi Lopez, Podolski, Wójtkowicz, Dalić, Nono oraz Roginić. Następnie wylosowana na kole jest Wisła Puławy, atakują w dolną stronę, no i atakują na Motor Lublin, dwie drużyny, które jeszcze nie widzieliśmy w naszej serii, teraz widzimy obydwa składy, no i Motor Lublin wygrywa 2-1 ten mecz, bez większych problemów, powiększa się, no zyskuje teren, który tak naprawdę do nich powinien należeć, no i zyskują zawodnika, którym jest Ratlewski. Następnie wylosowane są rezerwy Zagłębia Lublin, one będą atakować w prawo. No i co ciekawe, one atakują na rezerwy Śląska Wrocław, więc no dwie rezerwy się będą walczyły między sobą. Widzimy obydwa składy, no dwie słabsze drużyny, myślę. No i to Zagłębie Lublin wygrywa 1-0, więc przyjmuje ten teren. Rezerwa tego Zagłębia już ma podobny teren co do podstawowy skład. No a Śląsk Wrocław już definitywnie zniknął z tej mapy. No i Zagłębie zyskuje zawodnika, którym jest Bargiel.
Następnie wylosowany jest Lech Poznań. On atakuje w dolną, troszeczkę lewą część. No i atakuje na Zagłębie Lublin, które dopiero co zdobyło to terytorium. Widzimy obydwa składy, no Lech jest o wiele, wiele lepszy. No i tu udowadnia, bo wygrywają aż 4-1 to spotkanie, więc rezerwy Lublina znikają z mapy, Lech przyjmuje ich teren. No i zyskuje dwóch zawodników, którymi są Oko oraz Bargiel. Następnie wylosowany jest Zagłębie Lublin, czyli teraz podstawowa drużyna Lublina. Oni atakują w lewą, troszeczkę górną stronę, no ale oni atakują na województwo lubuskie, więc nie będzie meczu, oni po prostu przyjmują sobie ten teren bez walki, no i mocno się powiększają i teraz mają kontakt i z Pogonią Szczecin, i z rezerwami Lecha. Następnie wylosowana jest Sandecja, Nowy Sącz, oni atakują w górną, lewą stronę, no i to jest atak na GKS Tychy. GKS Tychy już naprawdę są dosyć duzi i są atakowani z każdej strony. Teraz widzimy obydwa składy, no GKS Tychy ma już bardzo dobrą drużynę. No i to udowadnia, bo wygrywasz 3-0 to spotkanie, więc przyjmuje tereny Sandecji, no i zyskuje też ich trójkę zawodników, bo są nim Putkowski, Koi oraz Wilk. Następnie wylosowane są rezerwy Lecha Poznań, które będą atakować w lewą stronę. No i one atakują na Zagłębie Lublin, czyli najpierw Lech Poznań atakował na rezerwy Lublina, teraz Lech Poznań, rezerwy Lecha Poznań atakują na Lublin. No więc ciekawe, że rezerwy walczą z podstawowymi drużynami. Widzimy obydwa składy, no i czy tym razem też Lech wygra? No i tak jest, Lech wygrywa 1-0 ten mecz, więc i pierwsza drużyna Lecha, i druga drużyna Lecha wygrała z Zagłębiem Lublin. No i widzimy, że druga ta drużyna Lecha przyjmuje ogromny teren, no i zyskuje trzech zawodników, z nimi Dudis, Machaj oraz Kuźma. Następnie wylosowana jest Odra Opole, oni atakują w lewą górną stronę, no i to jest atak na Lech Poznań. Widzimy obydwa składy, no Lech jest cały czas faworytem, ale Lech dostaje no mocno po dupie od Odry, 4-1 aż wygrywa Odra Opole, no i przyjmuje ogromny teren Lecha, no i co jest jeszcze lepsze, to że zyskują mnóstwo dobrych zawodników, takich jak Iszak, Iwanow, Jakubowski, Oko oraz Bargiel. No i to już koniec tego odcinka, teraz widzicie mapę ze startu naszej serii, no i zobaczcie jak ona wygląda teraz, jakie kluby tutaj zostały, no i napiszcie oczywiście komu kibicujecie, że to naprawdę mało, ostatni odcinek przed dniami będzie w środę, więc do środy macie czas, żeby pisać komu kibicujecie, no i zobaczymy kto wygra te imperializmy. Ja wam dziękuję za oglądanie, przypominam oczywiście o subskrypcji i lajku pod tym filmem, nie zapomnijcie o tym, bo nie chcecie chyba przegapić ostatniego odcinka z tej serii. No i co, ja wam dziękuję za oglądanie, widzimy się już w środę na finał, no i cześć!